Cześć. Witam po długiej przerwie. I zawsze dobra, szczególnie tutaj na bulwarach. Starówka za mną i miałem sobie dzisiaj pogadać trochę w tym na kawie o tym, jakie są różnice, co lubię, czego nie lubię, w komucie, w strawie i tak dalej, ale po tej podróży do pracy, a dawno nie jechałem na rowerze, to miałem refleksję na temat akcji Tamary i Ewy Czas na kask, która w pierwszej chwili wydawała mi się chybiona, ale bije się w piersi i mówię, że nie jest chybiona. Bo ilość ludzi bez kasku to jedno, ale ilość ludzi bez kasku na rowerach typu Cannondale, na rowerach typu Rondo karbonowe, na rowerach typu Fuji i tak dalej, jest przerażająca. Ludzie, come on, tych rowerów nie kupuje się z przypadku. Naprawdę, musicie wiedzieć, o co chodzi, jeśli kupujecie taki rower i jeździcie bez kasku, i to jeździcie bez kasku w ruchu miejskim, gdzie co chwila może coś się wydarzyć. Przede mną jechał koleś na Fuji, łamał przepisy, strąbił go samochód i powiem szczerze, samochód nie miałby żadnej winy, gdyby do czegokolwiek doszło. Bo koleś wyskoczył zza rogu, na czerwonym świetle, nic się nie zatrzymał, nic nie machnął ręką, po prostu przeleciał dalej. Także nie wiem, co miał w głowie i nie wiem, co sądzić na ten temat, żeby nikogo nie obrazić, to szczególnie tego gościa. Tak czy siak, akcja hashtag Czas na kask jest, uważam, bardzo dobra i bardzo dobra też jest w naszym wewnętrznym kręgu, mimo że nam się wszystkim wydaje, że jeździmy w kasku. Proponuję też odwiedzić hashtag bez majtek, ale w kasku, bo też nawiązuje do tego, co Tamara i Ewa propagowały w swoich bardzo fajnych i ciekawych live'ach na Instagramie, który możecie znaleźć na IGTV u ministry kolarstwa. Naprawdę warto, polecam, mnie one parę rzeczy wyjaśniły, zwróciły uwagę na parę rzeczy i dzięki nim właśnie od miesiąca staram się wymyślić, co jest nie tak w mojej pozycji na rowerze. Także kliknijcie sobie nie tutaj, bo tu się nie pojawi, ale poszukajcie na Instagramie profilu ministry i na pewno go odwiedźcie i poświęćcie trochę czasu, żeby obejrzeć te live'y, bo parę fajnych i ciekawych, wartościowych informacji tam znajdziecie. Tymczasem kończę kawę i korzystam z tego, że dzisiaj w Warszawie nie pada i że Wisła jeszcze nas nie zalała i że jest bardzo fajnie i śmigam do domu. Hej, pa!